Szczęść Boże, nie wiem czy doświadczyliście kiedyś cudu, ale jestem przekonany o tym, że oni jednym cudzie słyszeliście. No bo z jednej strony mamy Pismo Święte i Stary Testament i Nowy Testament, a z drugiej strony 2000 lat istnienia Kościoła, chrześcijaństwa i Boga, który przecież działa przez ludzi, przez świętych, przez charyzmatyków. Dlaczego zatem Jezus czynił i czyni dzisiaj cuda? Jaki jest cel cudów? Spróbujmy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. No a co zmotywowało mnie do tego, żeby takie pytanie w ogóle postawić? No myślę, że przede wszystkim to dwa wydarzenia. Pierwsze to jest liturgia słowa dnia dzisiejszego, niedziela 17 roku B. Mamy taką historię, dwie historie właściwie rozmnożenia chleba. Z jednej strony widzimy Elizeusza, który rozmnożył chleb. I po dziewięciu wiekach niemalże historia się powtarza. Jezus dokonuje takiego samego cudu oczywiście dużo, dużo większej skali. Również rozmnaża chleb, da pięciu tysięcy mężczyzn. Ile było kobiet, ile było dzieci, tego zapisane nie jest, więc możemy gdzieś tam ogólnie liczyć, bo kilkanaście tysięcy osób. Niesamowity cud. Dlaczego te cuda są? To jest ważne pytanie. I zobaczcie, że żeby odpowiedzieć na nie, to trzeba najpierw zerknąć sobie do Pisma Świętego, do Starego Testamentu i Nowego, i zobaczyć, jak wygląda to pojęcie cudu w języku hebrajskim, jak wygląda w języku greckim. No i kiedy bierzemy do ręki Stary Testament, widzimy, że cud w języku hebrajskim jest wyrażony przez takie słowo NES. NES oznacza po prostu coś wspaniałego, coś takiego nadzwyczajnego. No, cud. Czymś takim w sumie jest, czymś nadzwyczajnym, czymś, co przekracza ludzkie zmysły. Tym jest właśnie cud. Natomiast w Nowym Testamencie mamy takie greckie słowo semeja, które można przetłumaczyć jako cud, ale też jest tłumaczone jako znak. No i tutaj widzicie, że mamy już pierwszy sygnał do tego, aby postawić diagnozę. Po co są cuda? Otóż cuda są znakami tego, że istnieje Bóg. Cuda są znakami kierującymi naszą uwagę na dawce cudu, czyli na Jezusa, na Ducha Świętego, na Boga Ojca. Dzięki cudom ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa, dzięki cudom ta nasza wiara wzrasta. Takie jest znaczenie pierwsze i najważniejsze, myślę, że cudu. I zobaczcie, że tak właśnie się dzieje. Pan Jezus tak naprawdę, kiedy głosił Ewangelię, bardzo często czynił cuda po to, żeby ludzie uwierzyli w Niego. Te tłumy, które szły za Jezusem, to tak naprawdę szły dlatego, bo widziały znaki bo jadły chleb dosyta. No właśnie. Coś nadzwyczajnego widzieli, dlatego szli za Jezusem no i przy okazji Pan Jezus mógł głosić im ewangelia. Więc cuda są bardzo ważną rzeczywistością i trzeba też sobie powiedzieć, że te cuda tak naprawdę przynależą do działalności Jezusa. Jezus czynił cuda i czyni obecnie cuda. To jest Jego też zadanie, jedno z wielu. Oczywiście nie najważniejsze. Zobaczcie też, że nie zawsze jest tak, że cuda przyprowadzają do wiary, do relacji z Jezusem. Myślę, że pamiętamy taką historię, w której to Pan Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, tylko jeden wrócił od ochwały Bogu, nawiązał relację z Jezusem, a reszta, można tak kolokwialnie powiedzieć, poszła w tango. No nie wiem, co się dokładnie z nimi stało, ale jednak widać, że Pan Jezus jakiś czyni im wyrzutem. Z drugiej strony jest tak, że myślę, że też mamy takie sytuacje, że opowiadamy innym ludziom Którzy mają problemy z wiarą, o cudach, o tym, że no matka Boża w Guadalupe, prawda, ten obraz cudowny, farba niewiadomego pochodzenia, cuda ojca Pio, współczesne cuda czynione przez charyzmatyków, a z drugiej strony właśnie ci ludzie jakoś tak nie za bardzo to przyjmują, nie chcą o tym słuchać. Nie zawsze jest tak, że ludzie na cuda od razu się nagną, że ich serce się od razu otworzy na wiarę. Pamiętam taką historię związaną. Z moimi wyjazdami z młodzieżą do Częstochowym byłem w takiej wspólnocie przez 7 lat, która organizowała msze Święte o Uzdrowienie w Częstochowie, w Kaderze, Archi katedrze Częstochowskiej, no i tam działy się cuda różnego rodzaju. No i były też jakieś uwolnienia, były też cuda fizyczne. No i jedna z dziewczyn, która pojechała ze mną z ciekawości zobaczyć, co tam się dzieje. Powiedziała mi po tym spotkaniu takie no, ciekawe zdanie. Powiedziała, proszę księdza, od tej pory no, wiem, że to jest prawda, co ksiądz opowiada na lekcji religii, bo do tej pory to myślałam, że no, książę to kłamiam, że to w ogóle ten kościół to jest jeden wielki biznes, że to o to, to tak naprawdę chodzi. A teraz wiem, że jest Pan Bóg, jego łowię, jest diabeł jego nie aniołowie, że te cuda, to wszystko jest prawda, ale proszę księdza, nie mam. Nie mam. Siły tak żyć, tak jak Pan Jezus nauczy, tak jak Kościół naucza. No nieważne o co tam chodziło, trochę jej historii znałem, pogmatwana, trudna, nie wiem co dzisiaj się dzieje, ale myślę, że to dotknięcie w tamtym czasie, no jednak sprawiło to, że ten zalążek wiary kiedyś wykiełkuje. Czy już to zrobił? Nie wiem, ale być może tak. Natomiast wtedy, na tamten czas, to nie był po prostu jej moment, ale bez wątpienia coś się stało z jej życiem, takim znaczeniem, że uwierzyła, ale nie poszła za Jezusem w tamtym momencie. Więc nie zawsze jest tak, że cuda zmieniają ludzi od razu. Może to będzie tak, że po pewnym czasie, a może nigdy. W każdym bądź razie, bez wątpienia, jest tak, że cuda mają takie zadanie, żeby tę naszą, tę naszą wiarę wzmocnić albo po prostu przyprowadzić do Boga. Drugim zadaniem cudu jest po prostu... Hmm, Świadczenie miłości. Bóg kocha człowieka i kiedy człowiek ma problem takiej natury, no właśnie, która jest, go przekracza, zdrowie, które jest takie, właśnie nie do wyleczenia przez lekarzy, jakieś problemy finansowe czy jakieś inne trudności, wtedy bardzo często dochodzi do cudu. Pan Bóg interweniuje. No to rozmożenie chleba, ono właśnie to też pokazuje, że Bóg po prostu kocha człowieka, zależy mu na człowieku, więc Drugim celem cudu jest po prostu miłość. Bóg czyni cuda, ponieważ kocha człowieka. I zobaczcie, że wiele takich cudów się dzieje, się dzieje w współczesie, właśnie chociażby na takich wspomnianych już przeze mnie spotkaniach charyzmatycznych. Wczoraj byłem na spotkaniu w Środzie Śląskiej z ojcem Baszoborą. Takie umacniające spotkanie jak dla mnie. Nie pojechałem tam po jakiś cud, ale pojechałem się wzmocnić duchowo. No, i tam właśnie padło jedno czy drugie takie świadectwo, że ktoś został uzdrowiony przez modlitwę ojca Baszabory. Bardzo ciekawe spotkanie, zwłaszcza ta, ta taka strona modlitewna. I myślę, że takie spotkania są dla nas ważne z tego prostego powodu, że wzmacniają naszą, naszą wiarę. Można doświadczyć Bożej, miłości. A teraz, mógłby ktoś zadać takie pytanie, proszę księdza, no ale ja modlę się o cud, modlę się o zdrowie. No i to zdrowie nie przychodzi. To jest skomplikowany problem. Znaczy problem jest taki, że mm, trzeba go rozwiązać, rozmawiając z jakąś kompetentną osobą. Bardzo indywidualna sprawa. Może być tak, że modli się od wielu wielu lat o jakiś cud, o na przykład uzdrowienie i to nie następuje. I myślę, że nie dlatego, że Pan Bóg nie chce. Czasem brakuje wiary, czasem są jakieś inne przeszkody, czasem jakieś zniewolenia, czasem no nie wiem, brak przebaczenia. Tych rzeczy może być bardzo dużo, które blokują działanie Pana Boga. Chociaż kiedyś słyszałem takie, myślę, że bardzo mądre zdanie, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma rzeczywistości, która by go w jakiś sposób zablokowała, i, i że no właśnie jakiś brak przebaczenia, czy jakiś grzech jest w stanie zablokować działanie Pana Boga. Więc problem istnieje. Jest bardzo skomplikowany. Myślę, że się nie da, że tak powiem, na ten temat tak, jakoś tak głęboko odpowiedzieć i dosadnie, dlaczego chcemy cudu, potrzebujemy cudu, a pomógł go nie czyni. Myślę, że trzeba szukać Pana Boga, szukać relacji z Nim, bo myślę, że to chrześcijaństwo nasze wówczas nabiera innych kolorów. Co to znaczy? To znaczy, że naprawdę inaczej się mówi o Bogu, którego się doświadcza. Samo w ogóle doświadczanie Pana Boga myślę na modlitwie, kiedy słyszymy Jego głos, kiedy słyszymy Jego prowadzenie, no to już myślę, że jest jakimś takim drobnym, małym cudem. Bóg, który mówi do nas ludzi, prostych ludzi, słabych ludzi. Nie? I kiedyś miałem takie doświadczenie, że byłem u mojej kuzynki, która miała przepiękne akwarium, a w tym akwarium rafę koralową. Pierwsza w życiu widziałem na żywo rafę koralową. Niesamowite kolorem. Mieniło się niesamowitymi jakimiś barwami, ale warunek był jeden. Musiało być zapalone światło. Kiedy to światło gasło, tarafa stawała się taka szara, brzydka, takie szare, bure i ponure. Ja tak sobie pomyślałem, że nasze życie, bez doświadczenia Pana Boga, też jest takie szare, bure i ponure. Zresztą pamiętacie, że Pan Jezus powiedział, Wy jesteście światłością świata. Jesteśmy tą światłością o tyle, o ile pozwalamy Bogu działać w naszym życiu. Jeśli pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, i nie bez wątpienia to będą widzieć, no i to nasze chrześcijaństwo będzie piękne, niesamowite, kolorowe, takie pociągające. I myślę, że też o to chodzi. Nie tylko o to, ale też myślę, że o to, żeby, żebyśmy byli świadkami Boga, który działa. A więc otwórzcie swoje serca na cuda. To nie jest tak, że prosząc o cuda to jest jakaś wielka pycha, czy, czy, czy coś takiego niewłaściwego. Pan Bóg, Kocha i chce działać, Pan Bóg kocha i chce uzdrawiać, Pan Bóg kocha i chce zabierać zniewolenie, Pan Bóg kocha i chce przemieniać nasze ludzkie życie. Chce czynić cuda te wielkie i małe, tylko trzeba o to prosić i trzeba otwierać swoje serca, czyli po prostu wierzyć, że On tego chce i on może wszystko dla Ciebie uczynić. Tymczasem błogosławię i wszystkiego, co najlepsze. Miojca Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.